Cześć, z tej strony Przemysław Sikora, uczestnik wyzwania 90 dni. Chciałbym serdecznie podziękować Jankowi i Krzyśkowi za stworzenie tego pięknego procesu, przez który przechodzimy, w którym szlifujemy wiele różnych aspektów naszego życia, aby były one doprowadzone do świetnych rezultatów, do których nas prowadzą. Na przykład nigdy nie myślałem, że mogę czytać książki, czy nigdy nie myślałem, że mogę wstawać wcześniej rano, długo, długo przed pracą, aby zjeść śniadanie, aby ogarnąć wokół siebie, aby poćwiczyć, aby poczytać książkę przed pracą. Nigdy czegoś takiego w moim życiu nie było, a teraz to jest dla mnie całkowicie normalna rzecz. Całkowicie normalny proces, przez który nadal przechodzę i będę przechodził dalej. I myślę, że na wyzwaniu 90 dni nie poprzestanę, ponieważ otworzyliście mi oczy, chłopaki, na to, jakim mogę być, jakim mogę się stać człowiekiem świetnym. Jest to przepiękna podróż, która bardzo mi się podoba. I chcę dalej brać w tym udział. Chcę wrzucić jakąś cegiełkę od siebie. Chcę pokazać, że też jestem coś wart. Że ta podróż, w którą mnie zabraliście, otwiera mi wrota przed czymś wielkim, przed czymś, czego wielu ludzi nie ogarnia i nie ogarnie nadal, bo 90, tak jak mówicie, 99,999% ludzi nawet nie pomyśli, aby wprowadzić jakieś zmiany do swojego życia, aby pracować nad czymś. Tak jak to było w kilku książkach powiedziane, ludzie czekają tylko i wyłącznie na wydarzenie. Nikt nie patrzy się na to, czy za tym stoi jakiś proces. Jest on zazwyczaj skrzętnie ukrywany, jeśli chodzi na przykład o marketing. Ale ja cieszę się, że jestem w tym procesie, że ten proces się we mnie dzieje, że to jest... że to nie jest samo wydarzenie, że tyk i już się to dzieje, i już jestem lepszym człowiekiem, że dzień po dniu zmieniam się o 1, 2, 5%. Ale że zmieniam to, że coś w moim życiu się dzieje, że te zmiany nadchodzą. Jest to coś pięknego i cieszę się. I teraz chciałbym powiedzieć o rzeczach, które się właśnie zmieniły w moim życiu. Codziennie wstaję o godzinie 4 rano, aby wykonać sobie ćwiczenia i obejrzeć wyzwanie, aby poczytać książkę przed pracą, wyciszyć się, naładować się pozytywną energią, zjeść śniadanie, ogarnąć toaletę i co? I czuję się z tym cudownie, czuję się z tym świetnie, bo wiem, że robię coś dla siebie. I wiem, że to jest coś, co pomaga mi kontynuować w dobrym humorze i w dobrych emocjach każdy dzień. Popycha mnie to do tego. Kolejna rzecz, właśnie czytanie książek. Nigdy nie byłem zwolennikiem. Nigdy nie byłem jakoś specjalnie... Nigdy nie byłem jakoś specjalnie zaadorowany książkami. Nigdy nie myślałem o tym, żeby czytać. Teraz nie myślę, żeby nie czytać. Nie mogę dopuścić do siebie myśli, że kolejny dzień spędzę na tym, że nie przeczytam ani strony książki, która może przynieść lepszą jakość mojego życia, która może go podnieść i postawić mi poprzeczkę wyżej. Pokazać mi, że można, że można podjąć pewną decyzję i jej się trzymać. Trzymać się tak mocno, że nie puścimy już tego drążka, który ciągnie nas do góry, a nie w dół, a nie spycha nas w kamieniołom, prawda? Kolejną rzeczą jest to, że mimo, że to jest drugi dzień, to nie czuję pociągu do papierosów. Podjąłem decyzję, nie będziesz palił papierosów, nie będę. Koniec, kropka. Podjąłem tę decyzję i nie chwycę się już papierosa. Mówię to wam oficjalnie. Dzisiaj tutaj przed wami oficjalnie mówię. Dzisiaj jest, moi drodzy, 14 maja. Nie chwycę się już papierosa. I cieszę się z tego, bo to jest rzecz, z którą walczę już lata. I wiem, że potrafię podjąć tę decyzję i konsekwentnie się jej trzymać. Cieszę się, że mogę nagrać ten film i podzielić się z wami tymi kilkoma informacjami na temat tego, co uzyskałem dzięki temu wyzwaniu i wiem, że uzyskam jeszcze więcej dobrych rzeczy mnie spotka w dążeniu do celu i wam życzę również tego samego, abyście uparcie dążyli do tych wszystkich rzeczy, które w waszym życiu przyjdą, są
I abyście nie patrzyli się w tył, bo to nie ma najmniejszego sensu, patrzenie się i smucenie się. Wyciągajmy wnioski z tych rzeczy, wyciągajmy te pozytywne aspekty, bo błędów nigdy nie unikniemy i taka jest prawda, ale dzięki tym błędom możemy zweryfikować, co zrobiliśmy źle i ruszyć dalej. Więc pamiętajcie, miejcie dzisiaj wspaniały dzień, nie patrzcie się w tył i dążcie do swoich marzeń. Dzięki, cześć!